Dogrywka w sieci już teraz na facebookowym profilu Radia Piekary. Marcin Zasada, witam ponownie. Mariusz Kałamaga, bytomianin, komik, jest naszym gościem. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze raz urodzony na Batorego. W szpitalu na Batorego, czy w mieszkaniu na Batorego? Nie, w szpitalu na Batorego urodziłem się, mieszkam, żyję cały czas dalej w tym mieście. Jak mówiliśmy przed momentem o tym referendum i poprzednim referendum, jak tak zwani zwykli mieszkańcy Bytomia mają to pańskim zdaniem zrozumieć? 5 lat temu żegnali rzekomo złego prezydenta, nowego witali jak zbawcę, który ma, zresztą a propos, Bytom obudzić. I co, znowu to samo? No widocznie gdzieś tam się noga potknęła, albo to nie jest takie proste w tym mieście. Ja nie zwalam wszystkiego na prezydenta Bartylę, bo pewne rzeczy ma bank, dzieją się od dłuższego czasu. Natomiast no, rolą prezydenta Bartyli było to, żeby to jak najszybciej wyciągnąć na wierzch i zacząć coś z tym robić. Takie rzeczy zaczęły się dziać w momencie, kiedy wiedział, że już jest troszeczkę zagrożony. Jakieś akcje z prywatnymi detektywami, jakieś dziwne sytuacje. Nie mam zielonego pojęcia, skąd się to bierze. Natomiast ja sam na początku w jakiś sposób również ufałem. Wierzyłem albo chciałem wierzyć w to, że to się zmieni. A jest pan rozczarowany osobiście też w związku z tym? No jestem, ale mam też prywatne takie powody do tego. A propos mojego i nie tylko, ale inicjatywy oddolnej mieszkańców Bytomia, projektu Zlotu Superbohaterów. Imprezy, która była dla mnie bardzo ważna, która odbywała się przez 8 lat w Bytomiu i myślę, że bardzo dobrze świadczyła o tym mieście. Pokazywała je naprawdę w kolorowym, właśnie innym zwierciadle troszeczkę. Pokazywała pozytywną stronę tego miasta, no a zostaliśmy potraktowani okrutnie. Wtedy odmówiono wam dofinansowania, tak? To w tym roku? Początek tego roku jakoś? To już nie chodziło o odmówienie dofinansowania. To jedno, ale po drugie tłumaczono tę decyzję tym, że właśnie to wracamy do początku naszej rozmowy, że pan i pańscy koledzy właściwie no, to szkalowaliby tam swoim czerstwym dowcipem. No to jest dla mnie jakiś totalny absurd w ogóle. No, ja wiem, co robiłem i wiem, co myślę o Bytomiu. W taki sposób właśnie władze miasta zniechęcają nawet takich ludzi jak ja, którzy bardzo chcieliby, żeby Bytom wrócił, kurczę, do świetności swojej, zniechęcają do działania. No, mi się naprawdę dochciało. No, Zlot Superbohaterów przeniósł się do Katowic. I jak się maszeruje po Katowicach? No nie jest to ten sam klimat, no ale tam traktują nas jako fajnego partnera, jako kogoś, kto chce zrobić coś dobrego, chce zaanimować nie tylko społeczeństwo, czy tam lokalną społeczność, ale i miasto same. Jest szansa, że ten zlot jakoś, nie wiem, powróci do Bytomia? Macie jakąś taką własne pragnienie, ambicje, czy plan w związku z tym? Mi się to i bardzo marzy razem z Jakubem Wesołowskim, ponieważ ten festiwal, ten zlot powstał dla tego miasta. Ta inicjatywa, pamiętam jak dziś, powstała po to, że Bytom już wtedy miał bardzo czarny PR i cały pomysł był na tym, że pokolorujmy to miasto, więc zróbmy kolorowy przemarsz, zróbmy akcję właśnie jakiejś tam rewitalizacji odpadów, jakiejś reanimacji, stąd nie wiem, właśnie kiermasz twórczej reanimacji odpadów. Stąd, nie wiem, zbiórki krwi. Dzisiaj to brzmiałoby jak ponury żart w ogóle. No nie, no mielibyśmy naprawdę spore pole do popisu, tak, co tutaj co reanimować. No, ale z drugiej strony mówi pan pokolorować miasto. Pamiętam, że Bytom był kiedyś miastem najbardziej miłym, przytulnym, czy jak tak, to tam się nazywało? No, Milka, tak? Tak, a dzisiaj Coca-Cola podobno w Bytomiu będzie wielki festiwal też kolorowy odgrywać. No przyjadą ciężarówki Coca-Coli do Bytomia. Będzie to wielkie zamknięcie całej trasy. W ogóle idą święta z Coca-Colą, którą to będę miał przyjemność poprowadzić. Ale o mały włos i tak by się też nie wydarzyło. Tak, bo? Ponieważ? Ponieważ władze miasta nie życzyły sobie, abym ja poprowadził tą imprezę, ponieważ podobno źle wypowiadam się na temat. No właśnie, faktycznie coś, jakaś zadra tkwi. Coś jest, tylko nie załatwia się to w taki sposób, tym bardziej, ale że... Ale to co, władze miasta nie życzyły sobie, żeby to pan był
prowadzącym tę imprezę. Tak, będę współprowadził to jednak z Maćkiem Dowborem. Nie życzyły sobie tak, ponieważ ponoć niepochlebnie wypowiadam się na temat władz miasta. Ja nie wypowiadam się niepochlebnie na temat władz miasta, a na temat ich działalności. Jak Bytomiu się ma dzisiaj w ogóle kultura, pańskim zdaniem? Bo to też popatrzmy na to jakby w szerszym kontekście. No jak dla mnie największe inicjatywy, największe takie sytuacje kulturalne, jakie miały miejsce w Bytomiu, no zostały zlikwidowane, czyli Śląski Teatr Tańca, czyli Teatr Romania, czyli dla mnie zlot superbohaterów międzygalaktyczny. Szykuje się tego coraz więcej. Z tego, może po prostu nas na to nie stać, jeżeli nauczyciele nie mają na pensję, urzędnicy nie mają. To i na igrzyska nie ma. No jeśli bierze się pożyczki w Bocianie i trzeba je spłacać z takimi procentami, no to nie ma szans, żeby takie pieniądze gdzieś tam się pojawiły. Tylko ja to rozumiem, bo tych pieniędzy naprawdę nie ma w Bytomiu. Tylko taka sytuacja załatwia się zupełnie inny sposób. Co jest nie tak w tym mieście? Pan się kiedyś nad tym zastanawiał? Nie wiem, może nie ma właśnie jakiejś rozmowy z tymi ludźmi, którzy mają ochotę coś w tym mieście robić i działać. Jak to możliwe, że przez tyle lat, przez ćwierć wieku, Bytom nie doczekał się tak naprawdę jakiegoś jednego stabilnego, w miarę stabilnego gospodarza, jak nie wiem, Katowice czy Gliwice. Wie pan, ilu prezydentów i tymczasowych komisarzy sprawowało władzę w Bytomiu od 89 roku? Dziewięciu. Jeżeli Damian Bartyla zostanie odwołany w niedzielę, to komisarz będzie 10 na tym stanowisku w Bytomiu, w wolnej Polsce. Średnia jest niewiarygodna. 27 lat, 10 osób, średnio 2, niecałe 3 lata. No to jak jakieś fabryce azbestu po prostu. Może to będzie strzał w dziesiątkę teraz. Tym razem oby tego życzę temu miastu, bo należy się temu miastu, należy się jego mieszkańcom. A jak to jest możliwe, że wspomniał pan o zlocie superbohaterów i tego typu inicjatyw oddolnych, takich społecznych, powstaje by to mi mnóstwo. Organizują się mieszkańcy ulic, dzielnic, przejmują w swoje ręce wiele spraw, które ich dotyczą w tym mieście i później z tego grona tak naprawdę nie wyrastają, nie przekłada się to na jakieś nasycenie bytomskiego samorządu nowymi gwiazdami tegoż właśnie. To co jest nie tak? Ja mimo iż nie mam żadnych takich aspiracji, to mogę odpowiedzieć, że niestety mnie władze zniechęciły do jakiegokolwiek działania. No bo jeśli starasz się, robisz się, wkładasz to swoją pracę, a także finanse, mogę to ofen powiedzieć, bo my do tego zlotu dokładaliśmy swoje prywatne również pieniądze, swoją pracę, swój czas, to jeśli, ja to powiedziałem kiedyś na jednej z sesji, że jeśli bytomskie władze są w stanie zniechęcić ludzi, którzy chcą działać, no to jak mają przyciągnąć zupełnie obcych inwestorów, czy też obce osoby, no nie wiem, ja nie wyobrażam sobie gdzieś tam teraz współpracy. Myśli pan, że w niedzielę w tych okolicznościach zbierze się ta liczba mieszkańców wymagana do tego, żeby to referendum było po prostu ważne? To jest 26 tysięcy osób, no nie mało. Życzę sobie tego i życzę tego mieszkańcom Bytomia i gorąco ich do tego namawiam. Czy to będą za, czy przeciw, byleby poszli i pokazali, że to miasto ich obchodzi. Bo żeby w końcu to pytanie, ja się pytam, jest Bytom, zostało, że tak powiem... Była na to odpowiedź. Była na to odpowiedź, że ci Bytomianie są tutaj właśnie. Jeżeli Damian Bartyla obroni się w referendum, myśli pan, że jest w stanie naprawić na przykład przez rok to, co zostało zepsute, czy to, co nie działa teraz w tym mieście? Myślę, że nikt nie jest w stanie przez rok naprawić tego miasta, natomiast chciałbym, żeby ktoś w końcu pokazał naprawdę jakiś sensowny plan przyszłościowy, długotrwały, długoterminowy działania tego miasta, żeby spotkał się z osobami odpowiedzialnymi za sport, za kulturę, za inwestycje, z biznesmenami i stworzył jakąś wspólną ścieżkę, drogę, bo to się da połączyć. To nie może działać na tej zasadzie, że dobra, jeśli sport, to nie kultura, jeśli kultura, to nie sport, jeśli inwestycje, to nie wiem, to nie cokolwiek innego. To musi współdziałać i małymi krokami wierzę, że da się to zrobić. A co tak naprawdę musiałoby tak systemowo się zmienić, żeby ten Bytom zaczął wychodzić z tej zapaści, w której dzisiaj się coraz mocniej pogłębia? Kurczę, chyba nie mi to oceniać. No nie jestem aż tak zaangażowany. Nie, Bytom, aż... To inny problem jest taki, że z Bytomia po prostu uciekają ludzie. Też to jest kolejny gigantyczny... No to kłopot. Wiemy, no było nas kiedyś ponad 200 tysięcy. Jest nas teraz ile? 130? 170. Tak? Chyba, no to kurczę, to myślałem, że już nawet mniej. No ucieka się stąd. No to
Nie wiem, co. Mariusz nie mam na to odpowiedzi. Ale Mariusz Kałamaga zostaje. Na razie przynajmniej. Na razie na bank zostaje, aczkolwiek. Chyba, że śmieci posuną się bliżej jego okna. Nie no, na zasadzie chciałbym być poważnie potraktowany tutaj, mimo że jestem komikiem, to żeby ktoś w końcu zrozumiał, że zależy nam na wspólnym dobru. Tak. Mariusz Kałamaga, bytomianin i komik nadto był naszym gościem. Pyrszkutkowie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia. Do widzenia, dziękuję uprzejmie. Radio Piekary.